Witam serdecznie, nowy dzień, stara trasa i lecimy na firmę powoli, 27 na godzinę obecnie lecę. Mam nadzieję, że było widać, prawie w trawę, żebym wjechał. No i cóż, stara trasa, nic się nie zmienia, wyjazd godzina 17 z Poznania. Jeszcze po drodze muszę zatankować autko dziś, a Jezu, jak to ślizgo. Dobra, przeszło na jednej ręce, myślałem, że będę musiał się wyglebić albo chwycić drugą ręką jakoś. No nic, są mi większe dziury, muszę chwycić dwoma rękoma kierownicę, bo jest ślizgo. No nic, widzowie, prawie żem się tam wydupił, ale się nie wywaliłem, więc jest git. No i cóż, widzowie, jakieś 12 km już jest za mną, przede mną jeszcze 16, no powiedzmy 15. Zaraz wyjeżdżamy ze szutru, wiesz, mam 3 km szutru. I zacznie się beton, płyty betonowe, później ścieżki i asfalt, więc tam już pójdzie. No ale póki co to zegarek zaczął działać, widziałem, pokazywałem wam prędkość chwilę temu. Średnia. Tam 27 na ten szut 3 idzie jechać, bo jest dosyć ubity. Opadała, ale niestety jak przeschnie, no to na ten szut 3 w ogóle się nie da jechać i trzeba polem objeżdżać. Tu tam nie zaorał. Jest ściernisko uklepane, to można tam skracać sobie dróżkę po ubitym, ale niestety niedługo to się pewnie skończy. Będzie trzeba pchać rower tam 300-400 metrów, aby ominąć ten lotny piasek, tam obręcz to cała się zapada, a są dosyć, gdzie tu nie ma chyba stożków, te stożki chyba są 30-25 stożki, więc to takie stożki, że wiecie, nie? Nie nazywać chyba tego stożkiem nawet nie powinienem, ale wiecie, zapada się całe koło. No nic, widzowie, ja chowam kamerę i lecę na firmę jeszcze, tak jak mówiłem, około 15 km. Tu zaraz będą znowu szkiełka, czy nie? Będą szkiełka. No nic, no chwilę jeszcze pojedziemy, zobaczymy, czy sobie koło przebijemy na tym szkle. Staram się omijać. Dobra, mleczko nie szczeliło. Jakieś mikropęknięcia to nawet pewnie nie zauważę, po prostu zaraz się zaklei. Ale większego przebicia nie ma, no nic. Trasa wygląda tak, o, dziury, wzniesienia, czy wzniesienia, w sensie dziury, góra, dół, tak szczerze ciężko jedzie się tu nawet 10 na godzinę, bo podbija strasznie, ale no nic, jest jak jest, chowam kamerę i lecę. No i cóż, widzowie, jest godzina 3:05, ja jestem już w ciężarówce po pracy, pakuję plecak, torbę pod siodłową. Dużo rzeczy nie biorę, bo jutro samochodem jedę, bo z Dagusiem jedę do pracy. W sensie Dagusia jedzie się ze mną przejechać do Łodzi z powrotem. No i cóż, odebrałem bluzki w końcu z Decathlonu. Dwie sobie kupiłem, gdyż po prostu te zwykłe są mało opięte na dole i nie są zbyt długie, przez co mi woda po prostu latywała pod bluzkę i mnie denerwowała. No i na wietrze strasznie czepotała, te są dosyć mocno opięte, typowo rowerowe. Oczywiście jak stoję na stojąco, są niewygodne, one są bardziej do pozycji pochylonej do przodu, czyli do pozycji rowerowej. Więc no póki co są niewygodne, tak jakby na plecach, na brzuchu trochę za dużo materiału, pod szyją tak dziwnie. Ale jeżeli się schylę jak na rowerze, to bluzka jest w porządku. No nic, widzowie, ja pakuję rzeczy i lecimy do domu. A i nie wiem, czy wspomniałem, bluzka ma oczywiście tu ten zamek, nie wiem, czy go dobrze pokazuję. Ale tam jest ten zamek taki, o. Powiem wam, widzowie, właśnie w takich lasach jest klimacik jechać o 3 w nocy. No powiedzmy już 4 jest. Nawet bym powiedział, że 4:30 już jest. Więc widzowie, trochę nam trasa wolno ubywa dzisiaj. No ale nie ukrywam tego. Moja średnia prędkość to jakieś 21-22 teraz. Ja sobie tak... te łączenia. Ja sobie tak trochę oszczędnie jadę, chociaż jutro samochodem do pracy, więc... Nie muszę jakoś długo oszczędzać, bo przez weekend na pewno odpoczną do niedzieli. 3 dni regeneracji będą miały. Więc to tycie mógłbym depnąć. Ale szczerze mówiąc, pod wiatr jadę większość drogi, co mnie demotywuje już. Do pracy mi się tak przyjemnie jechało, cały czas z wiatrem. Cały czas z wiatrem, teraz cały czas pod wiatr. Więc no, nie jedzie się przyjemnie, nie jedzie się szybko, więc... Demotywuje to, że wkładasz dużo siły, a tak naprawdę nie przyspieszasz. A gdy jechałem do pracy, wkładałem mało siły, a przyspieszałem.
No nic, widzowie. Zrobimy ten myk co ostatnio. Tu sobie wjedziemy na drogę gminną, nie wiem jak ona ma rangę. Tylko to auto przepuścimy i wjedziemy sobie na drogę. No i cóż, jesteśmy już na drodze. Lecimy, minęliśmy skrzyżowanie. Nie ma powtórzenia znaku zakaz dla rowerzystów, więc zakazu nie ma. 430 droga i można cisnąć przed siebie, by jakiegoś dzikiego zwierza nie spotkać. No bo trochę podwiat jest i nogi mam lekko spompowane, ale dzisiaj nie popełniłem tego błędu i wziąłem sobie po prostu na trasę batonik. Batonik zjadłem i tak szczerze jedzie się dużo przyjemniej. No nic, bo tu auta jedą. Jest nawet za mną jakieś auto jedzie. No i cóż, widzowie, prędkość 35 na prostej. Do celu jeszcze 12 km do domu, ale lecimy, bo z wiatrem, ale niestety na prostej. Z górki pewnie byłoby z 50. Ostatnio jak tędy jechałem z mocniejszym wiatrem, to 40 udało się wykręcić. Ale no nic, 3 km jechałem z tą prędkością. Teraz należy nogom dać odpocząć. Ale muszę pas zmienić. Chociaż pojedziemy tu chodnikiem. No i cóż, widzowie, na takie asfalty jak teraz sobie jeżdżę w nocy, przydałyby się opony szosowe do tego rowerka, gdyż te opony buczą mi strasznie czucze, hamują, zwalniają po prostu. Więc przydałyby się mi jakieś 28 może. Może 25 udałoby się naciągnąć na to obręcze i wtedy byłoby dużo przyjemniej. Ale no niestety za chwilę wjeżdżam na szutr i tak szczerze 12-13 km szutrem żadna opona szosowa by tego nie dała rady przetrwać. Te kasztany dają radę, ale niestety na asfalcie one się w ogóle nie toczy. O, jeszcze lampka zmieniła tryb na eko. No niedobrze, ale widno się robi powoli, więc źle nie będzie. Ale no nic, widzowie, jest jak jest. Chociaż ona tak straciła tryb eko, tak jest tryb eko. No nic, no coś tam świeci, widać mnie. Tylna lampka mruga trochę po skosie. A tak ją zawsze ustawiam po skosie, aby no wiecie, nie oślepiało kierowców. Bo kierowca oślepi się, wkurwi i przyjedzie blisko mnie specjalnie, by mnie lustrem trącić. A są niestety tacy. I zauważyłem, że jak lampkę mam na wprost i gdzieś tam mu mrugnie z daleka rowerzysta, to jak płachta na byka po prostu niestety. A jak mam lampkę po skosie, nie oślepiam ich w oczy centralnie, no to wtedy mijają mnie z większym dystansem. Chociaż zauważyłem, że dużo busiarzy. Nie wiem dlaczego, ale zazwyczaj busiarze przez miasto pędzą ze 140. Szwąd za nimi tylko idzie, no masakra jakaś, po prostu masakra. Jakby ktoś się zastanawiał, czy szutrem idzie lecieć szybko, to obecnie, oj, góra. No 30 na górę. 32, 35 na ludzie idzie się bujnąć na prostej, ale no nic, 10 do domu, więc lecę. No i cóż, widzowie, jestem już w domu, wchodzimy na wagę standardowo. Zobaczymy, ile się pokaże, czy poniżej 95 zajdzie, czy nie zajdzie. I waga zważyła. Równe 95. No nic, nie jest źle. Wybitnie też nie jest, no ale ja rozumiem, że tylko rowerem. Nie ćwiczę w domu, nie robię jakichś tam przesiadów, nie ćwiczę diety. Nie ćwiczę diety, nie stosuję diety, więc no. Tak i tak jest dobrze. 12 kg w dół to tak i tak duży postęp jak na miesiąc jazdy rowerem. Chociaż od 2 tygodni utrzymuje się 95 kg. Więc resztę musiałbym jakieś brzuszki robić, na atlasie ćwiczyć, na siłowni się przejść. Chociaż 2 razy w tygodniu to pewnie byłoby znacznie lepiej, ale no nic, widzowie. Dzięki za dzisiejszy odcinek, za obejrzenie. Pamiętajcie o subie, łapce i do następnego. Pa, pa.